dowiesz się o tajne dane firmy. Nie chcesz, by ktoś włamał się do swojego komputera. Pokażemy ci, jaki jest na to sposób. Produkcja samochodów wyścigowych na wyścigi wygrywa precyzyjnie planowana sprzedaż. I eksperyment na autostradzie. Kierowca wie, jak jechać, komputery ostrzegają go przed korkami. Jak się ustrzec przed korkami, konkurencją i hakerami? Wiecie się tego już za chwilę. Żna Łastowiecka, zapraszam na magazyn IF. Zapora internetowa, programy antywirusowe i oczywiście odpowiednie użytkowanie sprzętu to podstawy do tego, by twój komputer nie stał się narzędziem w rękach złodzieja, kogoś, kto twoim kosztem może sobie robić niezbyt miłe żarty. Coraz więcej z was pada ofiarą włamań do systemów komputerów. Niestety wielokrotnie kończy się to utratą pieniędzy lub bezcennych danych. Jak się ustrzec przed niebezpiecznymi sytuacjami, tych możliwości jest także u nas coraz więcej. Włamanie się na taką stronę internetową nie jest proste. Dużo łatwiej jest wejść do systemu zwykłego, domowego komputera. Hakerowi wystarczy na to od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Ale to nie włamania do systemu są najgroźniejsze, bo ich sprawcami są zazwyczaj osoby, które czerpią satysfakcję z samego tylko faktu dokonania włamania i poza tym nie szkodzą swojej ofierze. Groźniejsze są robaki internetowe, które wykorzystują dziury w popularnych systemach operacyjnych bądź popularnych programach do zarażania komputerów i wykorzystywania ich jako nosicieli, którzy będą zarażali następne maszyny. Wirus jest to program, który my musimy uruchomić. On robi jakąś złośliwą działalność, natomiast musi go uruchomić użytkownik. Natomiast robak jest program, który rozprzestrzenia się samodzielnie. I to bez znanej wiedzy. Dlatego firmy i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem sieci komputerowych podjęły akcję, która ma popularyzować wiedzę na temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom w sieci. Chcemy, żeby użytkownik zarówno naszych systemów, komputerów czuł się bezpiecznie, a przede wszystkim jako Microsoft mamy tę świadomość, że wiele wirusów jest po prostu opracowywanych pod kątem systemu operacyjnego Windows. A Windows, który ze względu na monopol Microsoftu jest wszechobecny w naszych komputerach, jest celem większości hakerów. Dlatego specjaliści koncernu muszą stale system aktualizować. W każdym nowym programie są błędy, które pozwalają hakerom na łamanie kodów i odnajdywanie luk. Luk, które trzeba załatać. Łataniem też zajmują się hakerzy, ale ci pracujący dla producentów oprogramowania. Gdy łata powstanie, producent udostępnia ją na swojej stronie internetowej. I to ważny moment. W tym momencie zaczyna się pewnego rodzaju odliczanie, czyli haker, wie co takiej luce, może ją wykorzystać i spróbować przejąć kontrolę nad naszym komputerem. Ale większość rzeczy jest jednak uzależniona od nas, czyli jak my szybko tą lukę załatamy. Szybkość to podstawa. Producent oprogramowania musi działać w porę, bo informacja o wykryciu luki w systemie to sygnał, także dla nieuczciwych. Wystarczy średnio 5 dni, by od momentu ogłoszenia luki w systemie właśnie przez nią komputery były atakowane. Sama aktualizacja systemu to jednak nie wszystko. Trzeba chronić także dostęp do każdego komputera. A ten powinien być chroniony na dwa sposoby. Firewallem, przed wizytą hakera, i programem antywirusowym, przed zarażeniem komputera. Te jednak również muszą być aktualizowane. Taki komputer, który nie ma od tych trzech elementów, jest podatny i tak naprawdę nie jest w stanie, czy się ktoś na niego włamie, ale kiedy. Na to, by niezabezpieczony komputer podłączony bezpośrednio do sieci został zaatakowany, najczęściej przez wirusa lub robaka internetowego, wystarczy najwyżej kilkanaście minut. Komputery zatem chronić musimy, bez względu na to, czy fala ostrzeżeń i zachęt do kupna zabezpieczeń nie jest jednocześnie elementem strategii sprzedaży firmy. Z technicznego punktu widzenia warto też pamiętać, że im gęstsza linia obrony, tym wolniejsze działa system. Należy sobie zdawać sprawę, że oprogramowanie, które skanuje pliki, program antywirusowy, powoduje pewne opóźnienie, natomiast ono w normalnym użytkowaniu będzie niezauważalne. Trochę wolniej, ale znacznie bezpieczniej, bo awaria systemu to wiele godzin spędzonych na jego naprawie lub ponownej instalacji, często po utracie cennych danych. Muszą o tym pamiętać zwłaszcza polskie firmy, z których, jak wykazały badania, ponad połowa niewłaściwie zabezpiecza swoje komputery. Zobaczyliście, jak można chronić swoje komputery i zawarte w nich dane. Teraz spamy, czyli te mailowe informacje, które są pocztowymi śmieciami i to śmieci, często zamiast trafiać do kosza, utrudniają nam życie i to na tyle skutecznie, że Unia Europejska wydała na nie wyrok, a firmy, które z mailowych informacji żyją,
mają twardy orzech do zgryzienia. Na całym świecie trwa wojna z najeźdźcami synek elektronicznych, którzy zarzucają je niepotrzebnymi nikomu mailami. Prawie 60-osobowy zespół w brytyjskiej firmie Search Labs walczy z mailowym śmieciem samym. Przewidujemy, że w ciągu następnego kwartału około 70% maili będzie wysłanych w formie spamu. Źle i sytuacja będzie się pogarszać. Message Labs jest jedną z największych firm na świecie walczących ze spamami. Obsługuje blisko 6 tysięcy firm. Każdego dnia urządzenia przeglądają nawet 18 milionów maili, ponad 200 na sekundę. Co rano bitwa zaczyna się od nowa. W maju ubiegłego roku spamy stanowiły aż 55% wszystkich maili. Ta stale rosnąca ilość spamów, jego zdradziecka natura podważa efektywność i wiarygodność maili jako znaczącego narzędzia komunikacji w biznesie. W 2003 roku europejska gospodarka straciła z powodu spamów prawie 2,5 miliarda euro. Koszt dla całego świata był ponad 3 razy wyższy. Firmy zmuszone były wydawać dodatkowe pieniądze na zatrudnienie ludzi i zainstalowanie specjalnych urządzeń do zwalczania spamów. Zgłosiła się do nas taka firma, która otrzymywała około 40 tysięcy maili dziennie, z których tylko 2 tysiące były właściwe. Infrastruktura tych maili była tak powiązana ze sobą, że zwalczenie stało się niewykonalne. Wtedy z pomocą przychodzą firmy wyspecjalizowane w takiej walce. Maile klientów trafiają do nich poprzez sieć wież kontrolnych umieszczonych w różnych częściach świata. Maile są skanowane, zanim zostaną przesłane tam, gdzie miały dotrzeć. Największym atutem tej usługi jest tak zwana maszyna dynamicznego nauczania, która nieustannie znajduje nowe typy spamów i dodaje je do swojej bazy danych. Message Labs korzysta też z kont e-mailowych zwanych słojami miodu, które przyciągają spamy. Takie konto mailowe przyciąga spamy, bo rzekomo należy do znanej gwiazdy lub znanego biznesmena, a w rzeczywistości do firmy, która spamy zwalcza. Prawdziwymi ofiarami spamów nie są jednak ci, którzy narzekają na zapchane skrzynki. Najwięcej tracą ci, dla których mail to podstawowy sposób docierania do klienta. Myleni z autorami spamów tracą wiarygodność i kontrahentów. Nie moglibyśmy stworzyć naszej firmy z marketingu bezpośredniego. Jeśli nie moglibyśmy wysyłać maili z zaproszeniem do odwiedzenia strony, nie byłoby innej możliwości, abyśmy mogli się rozwijać. O tym, jak poważny problem dla całej gospodarki, świadczy decyzja Unii Europejskiej, która uznała spam za nielegalny. We Włoszech za wysyłanie zbędnych maili grozi kara do 90 tysięcy euro. Jeśli uda się udowodnić, że spam wysłano dla zysku, kara jest znacznie surowsza, od pół roku do 3 lat więzienia. Było o mailowych śmieciach, które jak podróbki wśród produktów podważają ich rangę, to teraz sięgnijmy pamięcią daleko, daleko wstecz i zastanówmy się, kiedy wysłano pierwszą w historii elektroniczną pocztę. 85. 90. 75. Kiedy i kto wynalazł maila? O tym dowiecie się po krótkiej przerwie. Koniecznie zostańcie z nami. Wracamy do eLife'u, by sięgnąć po kolejne technologiczne rozwiązania. Najpierw odpowiedź na zadane wcześniej pytanie. Kiedy wysłano pierwszego maila? 85. 90. 75. Pierwszego maila wysłał Ray Tomlinson, główny naukowiec amerykańskiej firmy BBN. Wykorzystując pierwszą sieć internetową ARPANET, stworzoną w agencji rządowej ARPA, wysłał wiadomość mailową do siebie i odczytał ją na innym komputerze. Było to w roku 1971. Kolejne maile skierował do współpracowników laboratorium w Cambridge w Massachusetts, informując o istnieniu sieci i sposobie jej używania. To właśnie Ray Tomlinson zadecydował o użyciu tego znaku, czyli tak zwanej małpki, w adresie poczty elektronicznej. Szybko i precyzyjnie, tak składa się zamówienia u producenta samochodów wyścigowych, a jak w każdej branży, wynik na rynku potrafi być bezwzględny. Wiele zależy zatem od tego, jak zorganizowana jest produkcja i sprzedaż. Jeden z podstawowych warunków sukcesu producenta, sukcesu zwłaszcza finansowego. Dlatego zwróćmy uwagę na przykład takiego systemu, w którym czas wykonywania jest celem, a system zamówień narzędziem do jego osiągnięcia. Potężne podrasowane silniki i znakomite osiągi samochodów to wizytówka firmy Cosworth. Firma istnieje od 45 lat, zajmujemy się głównie silnikami rajdowymi i ogólnie silnikami dużej mocy.
Tak jak w silniku rajdowym, tak i w firmie każda część układanki musi działać precyzyjnie. Inaczej wygrywa konkurencja. Jeśli części dostawane w firmie zawiodą, ekipa techniczna na trasie rajdu będzie miała kłopoty. Wiele części do samochodów Kofors produkuje sam, ale to za mało. Potrzebuje dostawców, a jest ich około 300. Na stałe firma współpracuje z 70. Biznes to przede wszystkim informacja w odpowiedniej chwili i odpowiednim czasie. Wirtualna tablica zamówień to tajna broń firmy Cosworth. Umieszczona na pilnie strzeżonym serwerze, niewiele różni się od zwykłej witryny internetowej. Każdy z dostawców posiada własny kod dostępu i tą drogą realizowana jest większość zamówień. Od produkcji części, przez projektowanie grafik nadwozia, aż po usługi szczególne. Można tu sprawdzić także stan płatności. To zupełnie jak pokój, gabinet, w który ustawia się odpowiednie dokumenty, by współpracownicy mogli je przeczytać i zapoznać się z ich zawartością. Posługujemy się naszymi własnymi wewnętrznymi aplikacjami. Istnieją odpowiednie katalogi, gdzie możemy znaleźć konkretną część czy komponent, o który nam chodzi. Każde hasło ma przydzieloną odpowiednią specyfikację w formacie PDF. Potem wysyłamy to do dostawców, może do kilku na raz, co oszczędza nam mnóstwo czasu i wysiłku. Dostawca może sobie dokładnie przejrzeć dokumentację, ewentualnie coś dodać. Potem odpowiada na nasze pytanie. Historia tej korespondencji zostaje zachowana. Gdy następnym razem będziemy chcieli złożyć takie samo zamówienie, nie będziemy błądzić. Firma szacuje, że odejście od papierkowej pracy zwiększyło jej wydajność, uwaga, o 100%. System rozrasta się, służy teraz nie tylko do wymiany zamówień i informacji technicznych, ale także do przechowywania danych o emeryturach pracowników. System, z którego korzysta 160 osób, kosztował 60 tysięcy funtów. Około 1000 funtów pochłaniają koszty administrowania. To tanio, przekonuje Cosworth, którego menadżerowie już myślą, jak wirtualną tablicę wykorzystać do innych zadań. W myśl dewizy, teraźniejszość to już przeszłość. Niekoniecznie wyścigowym, ale samochodem. Jeśli jedziesz i wiesz, że za chwilę wpadniesz w gigantyczny korek, może cię ostrzec specjalny system komputerowy. System bada, jakie jest natężenie ruchu, sprawdza możliwość objazdu i na specjalnej tablicy świetlnej pokazuje, gdzie jechać, by się denerwować i skrócić sobie drogę. To niestety, jak na razie, tylko niemiecki eksperyment. 6 po południu. To może być którekolwiek miasto na świecie. Ludzie próbują wrócić do domu. Ta zatłoczona autostrada sprawi, że spóźnią się na kolację. Ale dla biznesu skutki będą poważniejsze. Przede wszystkim wzrost kosztów, a po drugiej stronie tracący cierpliwość klienci. Zarządzanie transportem stało się istotnym problemem. W Monachium, które liczy prawie 3 miliony mieszkańców, w ostatnich 30 latach liczba samochodów podwoiła się. Dziś na 1000 osób przypada 530 samochodów. Średni przepływ w najbardziej krytycznych miejscach wzrasta do 114 tysięcy samochodów dziennie. Projekt Mobinet, w który zaangażowali się miejscy urzędnicy i lokalny biznes, wykorzystuje najnowsze technologie do kontroli natężenia ruchu i zmniejszenia tłoku na ulicach. System działa głównie dzięki innowacyjnym usługom informatycznym. Mobinet kosztował ponad 40 milionów euro. Połowę tej kwoty wyłożyło niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań. Resztę przekazały lokalne władze, uniwersytet i prywatne firmy. Sieć kamer monitoruje ruch na głównych ulicach Monachium i przekazuje informacje do centralnego systemu. Informacja trafia potem bezpośrednio do zainteresowanych. Na wielkich tablicach ustawionych przy autostradach kierowcy mogą przeczytać, gdzie w danej chwili jest największe zagęszczenie ruchu, a do tego praktyczne informacje o pogodzie, robotach drogowych czy wypadkach, które utrudniają jazdę. Oprogramowanie to kontroluje nieustannie sytuację na drogach. Co minutę sprawdza się warunki, aby odpowiednio zareagować w zależności od tego, czy sytuacja na danej drodze zmienia się, czy nie. Twórcy Mobinetu twierdzą, że koszty transportu w mieście mogą spaść dzięki nowej technologii nawet o 30 do 80 milionów euro. Licząc na poprawę warunków i zwyczajów drogowych, także u nas kończymy e-life, ale już teraz zapraszam na program za tydzień, a w nim IP, telefonia internetowa, jak działa i czy wyprze tradycyjną, jak londyńska orkiestra symfoniczna stworzyła Światowe Centrum Cyfrowego Dźwięku i jak produkuje się gry komputerowe. Ceniki gier, dźwięku i ponownie bezpieczeństwa. Wkradniemy się w następnym programie e-life. Katarzyna Łastowiecka, do zobaczenia.